Facebooka, nieco z tym filmikiem o kwiatach Echinopsisów, bo mam jeszcze kilka tych kaktusów w pąkach, ale prawdę mówiąc, chyba nic jednak z nich nie będzie, nie rozwiną się dalej kwiaty, tak jakby te pąki zastygły. Także nie będę dalej już dłużej czekać i pokażę Wam te, które rozkwitły. Niektóre po raz pierwszy, z tego względu, że na przykład są dopiero w tym roku kupione. I tak jak na przykład ten, ostatnio na kiermaszu dorwałam, tam zrobiłam od razu zdjęcie, bo już następnego dnia, jak widzieliście, przekwitł kwiat, ale jaki piękny, różnobarwny. Ten z kolei, to pamiętam, że nawet 2 dni się utrzymał i miał bardzo ładny, słodki zapach. Także kwiaty Echinopsisów należą według mnie do jednych z najpiękniejszych, bo zachwycają i różnorodnością barw, a mogą też, jak widzieliście wcześniej, być dwukolorowe. No i też są dosyć dużych rozmiarów na takim długim kwiatostanie. Także zapraszam Was do obejrzenia reszty tego filmiku i do subskrypcji kanału, bądź do polubienia tego filmiku, do komentowania. To zawsze sprawia mi radość, a także oczywiście rozpowszechnia mój kanał na YouTubie. A jak naciśniecie na dzwoneczek, to YouTube Was poinformuje, kiedy jest nowe wideo, czy właśnie takie nieco dłuższe, czy to shorts, te jednorazowe, jednominutowe, także zapraszam. A tu jeszcze tylko powiem, to dostałam od koleżanki, kupiła ona 3 Razzle Dazzle Echinopsisy i każde z nich zakwitło na żółte, chociaż miało inne płatki. Także dała mi jeden mój, który również zakupiłam. No niestety nie miał pąka, także muszę poczekać do przyszłego roku, aż zakwitnie. A ja już dziękuję za obejrzenie tego filmiku i pozdrawiam. Pa!